Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was fajnego Mercedesa W204 modelowo z bardzo fajnym silnikiem 3,5 litra V6 benzynka, 292 konie, czyli praktycznie, jak się nie mylę, jest to najmocniejsza odmiana przed AMG. Auto fajnie utrzymane, ma bardzo przyjemne wnętrze, nie ma też na nim nigdzie korozji, pewnie jak widzicie. Opony są ładne, mają dużo mięsa. Felgi też tak idzie się spojrzeć. Wydaje mi się, że są felgi z W205, bardzo podobny wzór, ale pewności nie mam. Cóż jeszcze warto o nim dodać? Ma też sporo serwisów. Ponadczasowy kolor czarny, też lubiany sedan. Jak z tyłu teraz właśnie przechodzę sobie na klapę. Widzicie, fajna lotka. Na dachu też ma szyberdach, więc na pewno nie jest to bieda edition, jak to mówią. Dwie rury, wszystkie te mocniejsze wersje mają dwie rury z tyłu. Wygląda to na pewno bardziej sportowo niż taka zwykła dwururka z lewej. Jak w tym Mercedesie, którym ostatnio miałem 1.8, właśnie niedawno on tu poszedł. I cóż jeszcze o nim by tu dodać? Na pewno z przodu macie nówki, tarcze z klockami. Technicznie silnik fajnie chodzi, nie ma żadnych błędów na desce, skrzynia jest automatyczna, biegi zmienia bardzo ładnie, bez szarpnięć. O, fajnie być do takiej dużej pojemności skrzynia automat, bo to też jest wygoda na trasie i w mieście. Jeszcze dodam Wam, że jest to 2010 rok z przebiegiem 258 tysięcy. Wnętrze jest w skórze, zaraz to sobie zobaczycie. Ma jeszcze składane lusterka, czujniki parkowania przed tył, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i chyba więcej bajerów tutaj nie ma. Alufelgi, nie wiem czy widać, są tu 17. No to nagrajmy sobie wnętrze, bo jest naprawdę bardzo ładne i mam nadzieję, że uda mi się na początku jeszcze uchwycić Wam ten środek, zanim tutaj się ściemni. Tutaj lewa strona, oczywiście auto jest w skórze, więc boczki też są skórzane. Mamy fotele z pamięcią ustawione elektrycznie, tutaj macie do góry, dół, zagłówek, więc fajnie sobie można tutaj to auto wyregulować. Tak samo automatycznie składane lusterka, przyciski wyglądają dobrze, nie są pościerane. Tak samo jak i kierownica, kierownica jest ładna, cała, bez przedarć. Tak samo tutaj te przyciski też wyglądają dobrze. Tu macie tempomat, a tutaj bajerek. Przy okazji, że mamy sterowane też elektrycznie fotele, z pamięcią, tak samo kierownica też jest z pamięcią i podczas wysiadania też idzie troszeczkę do góry, żebyście mogli spokojnie wyjąć sobie z niego nogi. Dalej przechodzimy na środek. Jest większy wyświetlacz, który też ma nawigację. Nie pamiętam, czy te mniejsze miały nawi, nie kojarzę już. Tutaj panel od sterowania radyjkiem. Jest CD, jest jakieś takie wejście na te karty mercedesowskie. Tego nie kojarzę. Podgrzewane fotele. Cóż jeszcze? Czy coś Wam nie pokazałem na desce? A, no nie wspomniałem o tym środkowanym aluminium, które też macie tutaj wokół licznika, które też jest i tutaj. Fajnie to wygląda. Dosyć sportowo, tak surowo, jak w jakimś samochodzie. No, wyścigowym, że tak powiem. Tutaj panel od klimatyzacji dwustrefowej, gałka od zmiany automatu, tutaj podłokietnik otwierany na dwie strony, tutaj mamy dość duży schowek, możemy schować jakieś picie, pod tą roletką, która często też bywa zepsuta, tu jest odłamane, ale ta jest sprawna, mamy dwa cup holdery. Dalej, fotele od pasażera też są z pamięci, tam widzicie przycisk, tutaj ładny fotel skórzany, z tyłu ISOFIX i z tyłu też mamy klimatyzację dla pasażerów. Szyberdach, elektryka, lusterko z fotochromem. Cóż, deska. Czy zostało coś Wam jeszcze do pokazania? Ach, pokażę Wam mój fotel. Też jest ładny, niezniszczony, nie ma w nim dziury. Właśnie to jest taka różnica, jak kupujecie takiego Mercedesa w pełnej skórze, to macie prawdziwą skórę. Jak kupujecie półskórki, no to jest Sky, który po prostu się łamie i wygląda bardzo kiepsko. Dobra, zrobię jakieś cięcie i Wam wrzucę serwisy.
No to nagrajmy sobie serwisy. Tu macie chyba ostatni serwis Mercedesa, 15 rok, przebieg 87 tysięcy, czy 14, bo tutaj jest chyba wezwanie 15. Tutaj dwa Tiwy, 17 rok, teraz może gdzieś tam zrobimy zbliżenie na przebieg 95. Tutaj jakiś 17 roku, gdzie on tam miał 128. No i tam u góry mam chyba z przebiegiem 171. Tutaj jest taki ostatni. No i tutaj dalej były serwisy niezależne. Mam nadzieję, że to mi się wszystko nie rozsypie. Spójrzcie, 16 rok, 114. Dalej. 17 rok, 128. Tu jeszcze są 4 fakturki. 134, też 17. Tutaj 136, też 17, 148, 18, no i tu mamy z 20, 191, czyli też przez te niecałe 3 lata pyknął sobie. Ile? Spójrzmy na licznik. Około 60 tysięcy kilometrów. Dobrze, chyba o serwisach i aucie to wszystko. Co już mogę Wam jeszcze dopowiedzieć? Oczywiście, że warto sobie zasubskrybować kanał i polajkować filmik, bo może wpaść coś, czego jeszcze nie ma na Otomoto czy na innej stronie. No i klient też mi ostatnio powiedział, że fajny, taki jak to się mówi, pamiątka dla dzieci, że będziecie mogli po kilkudziesięciu latach pokazać ten film, jaki samochód się wtedy kupiło. Bo ja mam nadzieję, że wtedy YouTube nie pousuwa tych moich treści. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie wypłacić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć sobie do domu, mogę je wrzucić na lawetę i w rozsądnych pieniądzach zawieźć lub też ewentualnie dla Was zarejestrować. No i tu pamiętajcie, że to jest ważne, że auto jest opłacone, bo to jest silnik 3,5 litrowy, więc mamy bardzo wysoką akcyzę rzędu 6-7 tysięcy. Ja to pokrywam, więc nie macie dodatkowych kosztów. No i jeszcze zapomniałem, widzicie, na sam taki bonus, jest tu też mercedesowskie wejście na podłączenie sobie iPhone'a. Gdzieś chyba nawet faktura była, że ktoś to dokupował. Pozdrawiam, hej!